Zadanie 22. W okręgu O kąt środkowy beta oraz kąt wpisany alfa są oparte na tym samym łuku. Kąt beta ma miarę 40 stopni, o 40 stopni większą od kąta alfa. Dokąd zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Miara kąta beta jest równa. Ja tutaj zostawiłam ten rysunek, który wykonałam na potrzeby zadania 21. Tylko ten rysunek jeszcze troszeczkę uzupełnimy o jeden kąt. I teraz popatrzmy, mamy w treści zadania powiedziane, że mamy dwa kąty. Kąt beta i kąt alfa. I teraz kąt środkowy to jest kąt beta, czyli to jest ten kąt, który ja tutaj zaznaczyłam na zielono, więc go sobie podpiszmy, będzie to kąt beta. Kąt alfa natomiast to jest ten kąt, który ja zaznaczyłam pomarańczowym kolorem. I teraz taka ważna informacja. Oba te kąty są oparte na tym samym łuku. Co to znaczy, że one są oparte na tym samym łuku i po czym ja to widzę? Po tym, że ramiona obu tych kątów kończą się w tym samym punkcie. Ten sam łuk, czyli to łuk, ten łuk, który ja w tym momencie zaznaczyłam na fioletowo. Z własności kątów środkowych i wpisanych wiemy, że kąt środkowy jest dwa razy większy niż kąt wpisany. I oczywiście tutaj mówimy o kątach środkowym i wpisanym opartym na tym samym łuku. Czyli jeszcze raz, jeżeli kąt środkowy i kąt wpisany są oparte na tym samym łuku, to znaczy, że kąt środkowy będzie dwa razy większy od kąta wpisanego. Co to znaczy? To znaczy, że kąt beta będzie dwa razy większy niż kąt alfa. Dodatkowo jeszcze z treści zadania wiemy, że kąt beta jest o 40 stopni większy niż kąt alfa, co możemy zapisać jako alfa plus 40 stopni. I teraz popatrzmy, możemy sobie z tego zrobić układ równań i co dalej? Możemy tak naprawdę pod betę, tu w tym miejscu, podstawić dwa alfa. Na tej podstawie uzyskujemy następujące równanie. 2 alfa jest równe alfa dodać 40 stopni. I teraz tę wartość przenosimy na lewą stronę równania, pamiętając o zmianie znaku, przez co uzyskujemy 2 alfa, odjąć alfa, całość jest równa 40. No i w tym miejscu dokonujemy redukcji wyrazów podobnych. 2 alfa, odjąć alfa jest równe alfa, co oznacza, że kąt alfa, czyli ten kąt tutaj, który ja zaznaczyłam na pomarańczowo, on ma miarę 40 stopni. I teraz popatrzmy, nas pytają o to w treści zadania, jaką miarę ma kąt beta. Wiemy, że kąt beta jest dwukrotnie większy niż kąt alfa, w związku z powyższym kąt beta to będzie nic innego jak 2 razy 40 stopni, co oznacza, że beta ma wartość 80 stopni, czyli tutaj prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź B.